Kolektyw drugi. Fraga. Nad brzegiem rzeki Sinka, która spływa z Pirenejów i wpada do Ebro, na wzgórzu wznosi się Fraga, a jej stare domy wydają się opierać o siebie niczym ślepcy. Można odnieść wrażenie, jakby wszystkie naraz miały się przewrócić. Ziemi nie brakuje i 8000 mieszkańców Fragi powinno prowadzić szczęśliwe życie. W jej granicach leży 40000 hektarów, ale tylko 30000 nadaje się pod uprawę. Reszta to step, który jest mniej lub bardziej bezużyteczny. W dodatku mamy do czynienia z przestępstwami uprzywilejowanych i rabunkiem, który najczęściej sięga wstecz do czasu chrześcijańskiej rekonkwisty, która odbyła się kosztem świata arabskiego. Bogaci używali 10000 hektarów jako terenów do polowań. Teoretycznie obowiązywały stare prawa gminne. Gmina miała prawo użytkowania 35000 hektarów, przeznaczając je na uprawy, hodowlę zwierząt, polowania. Hodowla zwierząt była ważnym źródłem dochodów, a ziemia leżąca odłogiem, z powodu kiepskiej ziemi zasiewano pola co 2 lata, czasem 3 lata, musiała być przekazywana hodowcom, których stada pasąc się nawoziły ziemię, co było tak potrzebne. Przywileje górowały jednak nad prawami i to drobna mniejszość posiadaczy miała w rzeczywistości prawo własności. Można sobie wyobrazić, jaki był ich wpływ na radę gminną, będąc panem lokalnego życia. Wszakże trzeba przyznać, że mieszkańcy Fragi w zasadzie żyli na wyższym poziomie niż większość ludzi w innych miasteczkach i wioskach Aragonii. Miejscowy syndykat CNT, skupiający wszystkie zawody, powstał w 1918 roku. Został rozwiązany przez dyktaturę Primo de Rivieri w 1924 roku, w rezultacie czego towarzysze założyli Stowarzyszenie Kulturalne Aurora, które propagowało nasze idee. Kiedy w 1931 roku proklamowano republikę, syndykat został odtworzony, a potem znowu zdelegalizowany przez nowy reżim, po którym można się było spodziewać czegoś lepszego. Trzeba było wrócić do Stowarzyszenia Aurora, które silniejsze niż w przeszłości, wybudowało budynek, w którym otwarto racjonalistyczną szkołę. Kiedy w wyborach w lutym 1936 roku zwyciężyła lewica, po raz trzeci stworzono lokalny syndykat i wkrótce zasady CNT akceptowało 500 osób. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostałby zlikwidowany po raz trzeci, gdyby nie pojawił się ruch faszystowski i wbrew swoim intencjom nie pchnął go naprzód, by w końcu zniszczyć wszystko. Na początku sierpnia 1936 roku, to znaczy 2 tygodnie po prawicowym powstaniu, zaczął się formować kolektyw. Choć nasi towarzysze byli zarazem inicjatorami i głównymi aktorami w tym przedsięwzięciu, to do jego kontynuowania przyłączyli się także inni. Byłem świadkiem, jak w uspołecznionej administracji Fragi razem z doświadczonymi wolnościowcami działali republikanie z klasy średniej, zawodowi zarządcy, z entuzjazmem współpracując przy określonych zadaniach. Delegat do spraw wyżywienia należał do partii lewicowych republikanów, której liderem był Manuel Azana, raczej jakobin niż socjalista. Otwartość poglądów delegata, żywa inteligencja i nienaganny kastylijski urzekały w rozmowie. Kiedy zapytałem go, czy w razie wygrania przez nas wojny wróci do swojej partii i opuści kolektyw, odpowiedział z charakterystycznym dla Aragończyków tonem: nie mogę powiedzieć na pewno, co wtedy zrobię, ale mogę powiedzieć, że teraz popieram to, co się tutaj dzieje. Potem pokazał mi kartoteki Wydziału Administracji, na czele którego stał. Robił to z entuzjazmem, który dorównywał mojemu. Dało mi to sposobność przekonać się raz jeszcze, że wspólnota wszystkich rodzajów działalności była zasadą powszechną. Bez wątpienia struktura organizacyjna Fragi, w której gmina odgrywała ważną rolę, nawiązywała do komunalistycznych tradycji. Lokalna rada była kontynuacją rewolucyjnego komitetu z pierwszych tygodni po lipcowym powstaniu. Komitet ten przejął zarządzanie wszystkimi czynnościami – rolnictwem, hodowlą zwierząt, przemysłem, dystrybucją, służbą zdrowia, pomocą społeczną, pracami publicznymi, oświatą. Dla każdej z nich oddelegowany był radny. Wszyscy byli wybrani przez robotników z poszczególnych branż, za wyjątkiem radnego do spraw wyżywienia i dystrybucji, który był wyznaczany przez zgromadzenie przedstawicieli wszystkich rodzajów działalności, ponieważ chodziło o sprawy dotyczące wszystkich mieszkańców, zarówno kolektywistów, jak i niekolektywistów. Każda branża włączona w tą skoordynowaną całość miała swoją własną organizację, odpowiadającą jej charakterowi, potrzebom i preferencjom. Praca była zorganizowana samodzielnie przez branżę. Zatem kolektywy robotników rolnych i pasterzy, w których skład wchodziło 700 rodzin, połowa rolniczej populacji, dzielił się na 51 grup, z których 20 zajmowało się intensywnymi uprawami, a 31 ekstensywnymi, gdzie przeważały uprawy zbóż. Każda grupa wybierała osobę odpowiedzialną i spotykali się oni w każdą niedzielę, żeby decydować o pracach, jakie trzeba wykonać. Uczestniczył w tych zebraniach gminny radny do spraw rolnictwa, żeby uzgadniać działalność hodowców roślin, zwierząt oraz indywidualistycznych chłopów. W czasie mojej wizyty zajmowano się hodowlą 6000 owiec, 4000 jagniąt, 150 krów, 600 kóz i 2000 świń. Niemal cały żywy inwentarz należał wcześniej do wielkich właścicieli ziemskich, zatrudniających pasterzy, którzy teraz pracowali dalej,
ale już na korzyść wszystkich mieszkańców. Każde stado miało 2 lub 3 pasterzy, z których jeden był wybierany przez swoich towarzyszy jako przedstawiciel. Oni również spotykali się co niedzielę i decydowali, na jakich pastwiskach wypasać, jakie stada, jaki ma być program hodowli dostosowany do potrzeb konsumentów oraz dyskutowano o takich sprawach jak utrzymanie obór, ubój itd. W ten sposób praca była wykonywana w sposób racjonalny. Systematycznie zajmowano się ziemią, pastwiskami i, jeśli było trzeba, nawadnianiem. Rezultaty były widoczne gołym okiem. Zwierzęta były ubijane we właściwych warunkach. Nie widywano już 50 owiec pasujących się tam, gdzie mogło być ich 200, ani setki zwierząt walczących o trawę, na której mogło się paść tylko 40. Owce, które wcześniej były przedwcześnie sprzedawane, teraz trzymano w liczbie dostatecznej dla hodowli. W tym samym celu zachowano odpowiednią liczbę wybranych macior i krów. Zbiorowe tuczarnie, obory i stajnie dla mułów pracujących na polach zbudowano poza Fragą. Pogłowie gwałtownie rosło, czemu sprzyjało wykorzystanie 10 tysięcy hektarów wcześniej zarezerwowanych na polowania. Ten wzrost byłby jeszcze większy, gdyby aragońskie kolektywy nie podjęły się zaopatrywania oddziałów frontowych, de facto nieodpłatnie. Jednak nawet wówczas szacowano, że gdyby kolektywowi Fraga pozwolono na swobodny rozwój, pogłowie stad podwoiłoby się w ciągu 2 lat przy znaczącym wzroście nie tylko ilości, ale i jakości. Przejdźmy teraz do pozarolniczych zajęć. Ten syndykat miał 30 sekcji. Podczas mojej wizyty liczył 950 członków. Same w sobie te sekcje nie miały wielkiego znaczenia i raczej trudno w wielu przypadkach mówić o przemyśle. 3 traczy, 3 kowali, 32 budowlańców, 9 tynkarzy, 28 krawców, tyle samo krawców damskich. Jeśli chodzi o relacje między producentami i konsumentami, ktokolwiek potrzebował garnituru, kontaktował się z delegatem krawców. Jeśli ktoś potrzebował remontu domu, zwracał się do delegata budowlańców. Indywidualista, żeby podkuć konia, szedł do delegata kowali. Ceny były stałe i ustalane na zebraniu delegata do spraw pracy, technika rady gminnej do spraw przemysłu, przedstawicieli wydziału produkcji i wielu konsumentów. Podejmowali decyzje w oparciu o koszty surowców, wykorzystaną pracę, ogólne wydatki i środki finansowe kolektywistów. Wynotowałem następujący cennik dla mebli. Podwójne drewniane łóżko 130 peset, pojedyncze łóżko 70 peset. Prosty kredens z lustrem 270 peset, stół do jadalni 50 peset z rozszerzeniem 70 peset, składany stół do kuchni z szufladami 25 peset, bez szuflad 20 peset, łóżeczko dziecięce 40 peset. Podawano jakość surowców. Kupujący płacił delegatowi, który przekazywał pieniądze radnemu do spraw pracy. Płatność sprawdzano dzięki książkom z odcinkami, z której jeden egzemplarz pokwitowania zabierał kupujący, a duplikat radny. Książka trafiała do delegata do spraw produkcji kolektywu. W ten sposób kontrola była sprawą prostą i nie było żadnej możliwości oszustw. Tak jak we wszystkich kolektywach, różne działy nie były autonomiczne albo niezależne, jeśli chodzi o księgowość. Składały się na całość, której poszczególne części były wzajemnie zależne i stosowały pomoc wzajemną. Tutaj także szli budowlańcy, którzy byli bez pracy, by pomóc rolnikom, albo działo się odwrotnie. A wszystkie płace były takie same, wypłacane w lokalnej walucie wprowadzonej przez Radę Gminną. Pojedynczy kolektywistyczny producent otrzymywał 40 peset tygodniowo. Dwuosobowa rodzina 45 peset i tak dalej, aż po maksimum 70 peset dla rodziny 10-osobowej, bowiem wszyscy zgadzali się co do tego, że im większa rodzina, tym niższe koszty utrzymania na osobę. Tam, gdzie w rodzinie pracowały 2 osoby, tygodniowa płaca rodzinna była nieznacznie wyższa, od 50 peset dla 3-osobowej rodziny do 85 dla 10-osobowej. Pracujące kobiety otrzymywały dokładnie taką samą stawkę jak mężczyźni. Żeby całkowicie zerwać z przeszłością, porzucono słowo płaca i zastąpiono je słowem kredyt. Indywidualiści, w sumie jakieś 750 rodzin, chociaż ich liczba cały czas spadała, siali, uprawiali i hodowali zwierzęta na swoje własne potrzeby. Ale za pośrednictwem kolektywu ich działalność była koordynowana z ogólnym planem pracy. Rolniczy delegat brał udział w ich zebraniach i doradzał im, co najlepiej hodować i jak podnieść jakość. Ten sam delegat nabywał ich produkty na podstawie cennika syndykatu, do którego ci indywidualiści, którzy chcieli, mogli dołączyć i którego członkami nie byli nawet wszyscy kolektywiści. Efektem była znaczna swoboda ruchu, charakterystyczna dla kolektywów w Lewancie. Z powyższego widać, że dystrybucja również została w pełni uspołeczniona i że nawet indywidualiści byli kolektywistami, jeśli chodzi o ten aspekt życia społecznego. Radny do spraw zaopatrzenia był odpowiedzialny za umowy w tej sprawie z Katalonią, Lewantem i resztą Aragonii. Mając wiedzę, jakie zapasy pszenicy albo ilości mięsa, wełny i skóry są dostępne w danym momencie, mógł z góry złożyć oferty wymiany na bazie ustanowionej skali cen. Alternatywną praktyką, która stawała się coraz bardziej rozpowszechniona, było korzystanie z Rady Aragonii, kontrolowanej przez wolnościowców, jako pośrednika w wymianie.
ponieważ skutecznie pozyskiwała z obszarów z przemysłowymi nadwyżkami dla obszarów rolniczych duże ilości najbardziej potrzebnych rzeczy, takich jak maszyny, nawozy, benzyna, ciężarówki, tekstylia, artykuły spożywcze itd. Początkowo pieniądze zastąpiono systemem bonów, ale to, co było skuteczne w jednym miejscu, niekoniecznie sprawdzało się w innym. Używano ich z powodzeniem w Kolanda, Rubielo de Mora i innych. Wyfraga natomiast, jak mi powiedziano, nie sprawdziły się, chociaż moi rozmówcy nie wyjaśnili dokładnie powodów. Wprowadzono więc miejscowe pieniądze. W tym samym czasie racjonowano towary, w przypadku których występowały niedobory. To gospodarka wojenna, bowiem Fraga leżała na drodze do Saragossy, to znaczy na froncie aragońskim. Racjonowanie pozwoliło uniknąć dużych nierówności. Każda rodzina miała książeczkę, w której wpisywano dobra, jakie mogła pobrać, jeśli były na składzie. Wszystkie dobra przeznaczone na lokalną konsumpcję były pod kontrolą radnego do spraw wyżywienia i rozprowadzane przez komunalne sklepy, które także były tutaj nazywane spółdzielniami. Prywatny handel zniknął. Był jeden sklep z chlebem, 3 z artykułami spożywczymi, 3 z mięsem. Reszta była proporcjonalna do konsumpcji albo dostępnych zapasów. Mięso pochodziło bezpośrednio z rzeźni. Konsumpcja była uważnie nadzorowana. Osoby odpowiedzialne za dystrybucję musiały przedkładać dokładne dochody ze sprzedaży według ilości kilogramów dostarczonego im mięsa. W ten sposób cała procedura, od hodowcy do konsumenta, była w pełni zsynchronizowana. Pszenica, zarówno dostawy od indywidualistów, jak i kolektywu, była gromadzona w magazynie zbożowym. W odpowiednim czasie przekazywano ją do komunalnych młynów, które następnie dostarczały mąkę do 11 piekarni, w których wypiekano złote okrągłe bochenki chleba, natychmiast wysyłane do sklepu w celu dystrybucji. Rada gminna miała system kredytów, jakiego nie widziałem nigdzie indziej. Kiedy kolektywista albo drobny właściciel potrzebował pieniędzy na większy zakup, zwracał się do miejscowych finansów. Dwaj kolektywiści i dwa indywidualistyczni delegaci obliczali wówczas szacunkowo, ile zgłaszający się może zarobić w swojej pracy, wyłączywszy wypadki, w okresie, na jaki potrzebuje pożyczki, jak też jakie są jego normalne wydatki w okresie 3 miesięcy i na tej podstawie dawano mu kredyt. Bez procentu oczywiście. Ułatwiało to codzienne życie kolektywistów, a sekcja kolektywu, do której należeli, odpowiadała za kredyt, gwarantowała jego spłatę. Byłoby zaskakujące, gdyby ochrona zdrowia pozostała w tyle. 2/3 lekarzy zgodziło się pracować w porozumieniu z gminą w instytucjach publicznych, w przychodniach albo chodząc z domowymi wizytami. Służba zdrowia została zatem w pełni skolektywizowana. Szpital od razu powiększono. Liczba miejsc zwiększyła się z 20 do 100. Przychodnie, która była w trakcie budowy, szybko dokończono. Otwarto izbę przyjęć zajmującą się wypadkami i drobniejszymi zabiegami. W nowy system włączono również 2 apteki. Temu wszystkiemu towarzyszyło znaczne podniesienie poziomu higieny publicznej. Jak już pisałem, obory i stajnie mieściły się na peryferiach. Jeden z tych budynków, specjalnie zbudowany, mieścił 90 krów. Po raz pierwszy do szpitala doprowadzono bieżącą wodę, a planowano ją doprowadzić do wszystkich gospodarstw domowych, zmniejszając w ten sposób zachorowalność na tyfus. Wszystko to było elementem programu robót publicznych, które obejmowały również remonty dróg i posadzenie drzew wzdłuż nich. Dzięki zwiększonej produktywności, będącej skutkiem kolektywnej pracy, na co Proudhon wskazywał już w 1840 roku jako na jedną z cech kapitalizmu w dużej skali, ale co wolnościowy socjalizm może zastosować i upowszechnić skuteczniej, byli w kolektywach wykwalifikowani ludzie, którzy mogli prowadzić te prace. Zarząd gminy pod starym reżimem nigdy by nie sprostał takim wydatkom. Korzyści z uspołecznionej gospodarki widzimy w wielu innych przypadkach. Niedobór wody w Hiszpanii i problemy z nim związane skończyły się utworzeniem wielu comunidades de regantes, stowarzyszeń odbiorców wody, założonych w celu nawadnienia pól, które dzieliły między siebie mniej lub bardziej sprawiedliwie cenny płyn. Problemy i indywidualne konflikty z tym związane były powodem stworzenia słynnego wodnego trybunału w Walencji, zbierającego się co czwartek, aby rozwiązywać w polubowny sposób, bez interwencji władz albo oficjalnego wymiaru sprawiedliwości, spory dotyczące tej kwestii. Wszakże takie spory znikają, kiedy ludzie nie muszą już współzawodniczyć i walczyć ze sobą o przetrwanie, albo kiedy nie przeważa już chęć osobistego bogacenia się. W regionie Fraga rozwiązało się 15 comunidades de regantes w 5 wsiach. Ten cud spowodowała etyka solidarności. Stare struktury zostały zastąpione przez jedną kolektywistyczną administrację, która ordynowała całość dystrybucji wody i która planowała ulepszenie ujęć wody i sposobów korzystania z rzek, szczególnie sinka, dzięki robotom publicznym, których żadna wieś nie mogłaby przeprowadzić indywidualnie. Solidarność była obecna jak wszędzie. Członkowie 90 rodzin, które z różnych powodów, takich jak choroba, śmierć głównego żywiciela itd., były w indywidualistycznym społeczeństwie skazane na nędzę. Teraz dostawały kredyt, dostępny dla każdego. Rodziny milicjantów były wspierane w ten sam sposób. Pomoc wzajemna w działaniu została zwieńczona jeszcze jednym osiągnięciem. Pewna grupa starszych ludzi, mężczyzn i kobiet, opuszczonych przez wszystkich, rozbitków w społeczeństwie, w którym nieszczęście było czymś naturalnym,
przybyła do Fragi z mniejszych i biedniejszych wsi. Właśnie dla tych nieszczęśników zbudowano Casa de las Ancianos, dom starców. Podczas mojej wizyty przebywały tam 32 osoby. Mieli pokoje albo małe sypialnie, jadalnie, salon z dużym kominkiem. Wszystko lśniło czystością, unaoczniając, jak serdecznie zostali powitani. Opiekowały się nimi 3 kobiety, z których 2 były wcześniej zakonnicami. Rozmawiałem długo z tymi pensjonariuszami skrzywdzonymi przez los. Byli sceptyczni co do przyszłości. Ktoś, kto przez całe życie padał ofiarą nieszczęścia, nie może łatwo uwierzyć w trwałą pomyślność. Być może przewidywali, że to wszystko zostanie utracone pewnego dnia wskutek zwycięstwa Franco albo republikańskiego rządu kierowanego przez stalinowców i w głębi serca nie byłem wcale pewny, że się mylą. Jednak starałem się przywrócić im wiarę w siebie i nadzieję. Potem spytałem o to, jak są traktowani. Jeden z nich wyraził zdanie wszystkich ze zwięzłością, jaką zalecał aragoński pisarz Baltasar Gracian. Lo bueno si breve, dos veces bueno. To, co dobre, jeśli krótkie, jest podwójnie dobre. Mówiąc. Nie możemy narzekać ani na jedzenie, ani na wino, ani na łóżka, ani na uczucie. Czytał Sasza. W imieniu innej czytelni dzięki za uwagę.